Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Jest dzisiaj z nami pan doktor habilitowany Rafał Łatka, badacz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, przede wszystkim badacz Kościoła, no i człowiek, który robi bardzo wiele dla pamięci błogosławionego już księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego, jeden z współredaktorów serii Promemoria, no i też pomysłodawca i propagator kazań świętokrzyskich, bardzo ważnej książki. Ja tutaj jestem wdzięczny panu profesorowi, który kiedyś jeszcze przed wydaniem wspomniał, że lada moment się ukaże. I oto książka jest. Panie profesorze, ale były też takie wydania, które, jeśli tak można to ująć, powiedzieć, no właśnie tutaj moje pytanie o szczegóły dotyczące tej książki, którą wydawała SB. Dzień dobry panie redaktorze, szanowni państwo. Tak, zgadza się, kazania świętokrzyskie, był to cykl kazań wygłoszonych przez prymasa Wyszyńskiego w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, stąd nazwa cyklu. Nie ma to nic wspólnego z regionem świętokrzyskim, żeby wyjaśnić. Czy z województwem obecnym świętokrzyskim? Tak, czy z województwem świętokrzyskim. I prymas Wyszyński wygłaszał te kazania w takich trzech cyklach po trzy wystąpienia w latach 1974-1976 i te kazania dotyczyły kluczowych zagadnień z zakresu katolickiej nauki społecznej, jak katolik powinien funkcjonować w życiu publicznym, jakie relacje powinny być wytworzone między rodziną, kościołem, narodem, społeczeństwem, systemem władzy. I te kazania były na tyle inspirujące i popularne, że oprócz tego, że zostały one wydane przez instytucję kościelną z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego, one nie mogły być oczywiście wydane w oficjalnym druku, w oficjalnym dostępie w Polsce, dlatego te kazania drukowano w drukarni rzymskiej, i przywożono do Polski. Sprzedaż odbywała się czy to na Jasnej Górze, czy w siedzibie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rozprowadzał je również Instytut Prymasowski i popularność pierwszego cyklu tych konferencji wydanych właśnie w 1974 roku spowodowała, że aparat komunistycznej władzy, aparat bezpieczeństwa zdecydował się o wypuszczeniu do obiegu sfałszowanej wersji kazań z 1974 roku. I ta fałszywka... Co fałszowano i dlaczego fałszowano? Już tłumaczę, co fałszowano i jak i w jaki sposób, bo trzeba powiedzieć, że to wydanie, które przygotowała SB, było zrobione profesjonalnie. Nawiązywało do oryginału nie tylko czcionką, ale również wyglądem zewnętrznym, również sposobem prezentacji tych kazań. Jeśli trzymamy w ręku oryginał i fałszywkę, ich różnice w wyglądzie zewnętrznym są naprawdę niewielkie. Fałszowano oczywiście treść poszczególnych kazań, szczególnie pierwszego i drugiego, i w książce, którą wydaliśmy w tym drugim dopiero wydaniu kazań świętokrzyskich, bo to trzeba podkreślić, że to jest pierwsze ogólnopolskie wydanie w kraju zrealizowane po latach 70. To jest nieprawdopodobne. Ta wersja, proszę państwa, do kupienia ciągle jeszcze na szczęście. To jest nieprawdopodobne, że dopiero po tylu latach wyszło wznowienie tych kazań, które moim zdaniem są kluczowe dla zrozumienia katolickiej nauki społecznej. I to komuniści rozumieli, że te kazania są na tyle ważne, że należy wprowadzić do obiegu sfałszowaną wersję, tak by wykrzywić to, co mówi prymas Wyszyński. I one były fałszowane w ten sposób, że dodawano całe pasusy, akapity czy zdania do oryginalnego tekstu, tak żeby stworzyć wrażenie, że kardynał Stefan Wyszyński nie tylko, można powiedzieć, propaguje określony charakter relacji społecznych, ale że jest de facto komunistą, który wygłasza w wystąpieniach homilię, że należy zachowywać się zgodnie z dogmatami socjalizmu, zgodnie z dogmatami propagowanymi przez system komunistycznej władzy. Więc to fałszerstwo było pod tym względem sprytnie zrobione, bo do oryginalnego tekstu dołączano całe pasusy, które pokazywały to wystąpienie w zupełnie innej formie i kontekście.
stworzyły, można powiedzieć, to, co komuniści zawsze chcieli zrobić, czyli stworzyć z prymasa komunistę. I to fałszerstwo było dokonane na dość dużą skalę, było profesjonalnie przygotowane. Nie mamy oczywiście bezpośrednich dowodów, że stworzył je Departament IV MSW, ale znając tryb i sposób działania, to było to pewnie jedno z pierwszych zadań, jakie zrealizowała tak zwana Grupa D, która powstała w 1973 roku, na czele której stał generał Konrad Straszewski i to prawdopodobnie on był inicjatorem sfałszowania kazań. Tak jak mówiłem, w edycji są konkretne dowody, mamy skany porównawcze, strona z oryginalnego kazania kontra strona ze sfałszowanego wydania i każdy czytelnik może sobie porównać, w jaki sposób te konteksty zmieniano, w jaki sposób wykrzywiano treść kazań, tak żeby je dostosować do wymogów komunistycznej propagandy, by łatwo eksponować, że oto prymas Wyszyński w zasadzie zgadza się z kanonami komunistycznego stosunku do spraw społeczno-politycznych. Proszę Państwa, i mam nadzieję, że Państwo to dobrze usłyszeli, dobrze, proszę to zapamiętać. Ostatnio, w styczniu 2022 roku, 21 stycznia, na ekrany polskich kin wszedł film o Gierku. Film o Gierku, który pokazuje Gierka jako no, niemalże wierzącego katolika, jako człowieka, który dążył do niepodległości, jako zupełnie innego komunisty od poprzedników, jak i od swojego następcy, który również jest w filmie pokazany. Mam tu na myśli generała Jaruzelskiego. I teraz Państwo to, mam nadzieję, dobrze usłyszeli. Od 1973 roku działa Grupa D Departamentu IV, która zajmuje się fałszowaniem kazań księdza prymasa Wyszyńskiego. Rozumiem, że oryginalna dokumentacja zaginęła. Tak, raczej prawdopodobnie nawet została od razu po stworzeniu zniszczona, bo Grupa D działa w ten sposób, że nie zachowywała oryginalnej dokumentacji i po zrealizowaniu danego zadania, danej sprawy te dokumenty albo ich nigdy nie było, albo były regularnie niszczone, więc tak naprawdę mamy tylko niewielką część materiałów po funkcjonowaniu tej Grupy D i są to oczywiście głównie materiały organizacyjne, czy takie, które mówią o innych strukturach aparatu bezpieczeństwa i dlatego się zachowały. A czy wiemy, ile było tych ingerencji w książkę? Możemy sobie to porównać i tak jak mówię, dotyczy to tylko pierwszego tomu, czyli tego z 1974 roku. I jeśli pracowicie wyliczymy, to na pewno było ich ponad 100 na tekście, który liczy około 100 stron, więc to można powiedzieć, że te ingerencje były bardzo daleko idące i one były właśnie na tyle sprytnie robione, że na przykład akapit zaczynał się tak samo w oryginale i w falsyfikacie, a dopiero później po drugim czy trzecim zdaniu wchodził fałszywy tekst, więc ktoś to rzeczywiście przeprowadził bardzo sprytnie. Można na przykład uważać też, że brali w tym udział agenci zwerbowani z wnętrza kościoła, żeby wiedzieć w którym momencie jakie słowa dodać, żeby brzmiało to według kanonów komunistycznej propagandy. Kapitalna historia filmowa i ponura zarazem. Panie profesorze, dlaczego ten tekst był tak istotny dla Grupy D Departamentu IV, czy szerzej? Oczywiście oni byli tylko wykonawcami pewnych poleceń politycznych. Czyli innymi słowy, czego się bała władza, jeśli chodzi o pierwszą edycję, o pierwsze trzy konferencje z 1974 roku? Odpowiadając na pytanie pana redaktora, trzeba podkreślić, że w tych pierwszym cyklu kazań, tak jak wspomniałem, na który składały się trzy wystąpienia wygłaszane w Kościele Świętego Krzyża w kolejnych pierwszych tygodniach stycznia 1974 roku, prymas opowiada tam, w jaki sposób powinny wyglądać relacje człowieka z Bogiem, relacje człowieka z ekonomią społeczną i wreszcie relacje człowieka z komunistycznym państwem, czyli w ogóle z państwem szerzej, rzecz ujmując, nie tylko komunistycznym. I mamy tam, można powiedzieć, taki skrót z całej myśli społecznej prymasa Wyszyńskiego, bo wszystkie takie wątki, które on podejmuje, tam się pojawiają. Między innymi tu trzeba podkreślić, że prymas bardzo mocno akcentował wyjątkowość rodziny jako podstawowej komórki społecznej, która powinna mieć swobodę i możliwość rozwoju. I to już nawet ta kwestia była dla komunistycznego państwa problematyczna, bo jak wiemy, komuniści chcieli przekształcić rodzinę w byt, który ma służyć popieraniu komunistycznej władzy, a nie
być autonomiczną strukturą, która wymyka się tej władzy, między innymi chociażby ze względu na chodzenie do kościoła, na regularne wyznawanie wiary. I takich kwestii, które prymas Wyszyński poruszał, mamy bardzo dużo. To jest właśnie wizja stworzenia człowieka, który umie myśleć w sposób niezależny, który nie jest usankcjonowany komunistycznymi przykazami, który zachowuje się w sposób wolny. I to już było niezwykle groźne dla komunistycznej władzy. Po drugie, te kazania były bardzo popularne, szybko stały się znane nie tylko wśród warszawiaków, ale w całej Polsce, właśnie dzięki temu, że ich edycje kolportowano w różnych miejscach w całym kraju, między innymi przy pomocy parafii, więc to wolne słowa docierały do przeciętnych osób i to zagrożenie w postaci tego wolnego, niekontrolowanego słowa prymasa Wyszyńskiego komuniści widzieli, no bo trzeba przypomnieć tu o całym systemie cenzury, który nie pozwalałby takie treści znajdowały się w obiegu publicznym, by jakiekolwiek tego typu informacje o charakterze niezależnym mogły docierać do przeciętnych ludzi. I dlatego włożono tak wiele wysiłku, żeby te kazania sfałszować i rozpropagować tą sfałszowaną wersję, bo widziano, że te słowa prymasa są realnym zagrożeniem dla systemu. Poruszają tak istotne tematy z zakresu podstawowych praw społecznych i to jeszcze przed konferencjami helsińskimi, przed aktem końcowym KBWE, który przyjęła, co warto podkreślić, komunistyczna władza i opozycjoniści później mieli do czego się odwoływać, to część z nich się też odwoływała właśnie do kazań świętokrzyskich, bo tam mieliśmy program tak naprawdę wolnego człowieka w zniewolonym systemie. Program człowieka, który powinien dbać o wysoki poziom swojej rodziny, tak by skutecznie poprawiać również jakość życia narodu. I powinien to być człowiek wolny. I to był największy problem dla komunistycznej władzy, że oto dzięki wystąpieniom prymasa tworzy się tu grupa ludzi niezależnie myślących, którzy są odporni na kanony komunistycznej propagandy. I jak właśnie prześledzimy dokładną treść każdego z tych wystąpień, to widzimy to zagrożenie, to podmywanie kanonów komunizmu, podkreślanie istotnych wartości takich jak prawda, jak miłość społeczna, jak szacunek, jak powszechny szacunek do drugiego człowieka. Tego wszystkiego nie ma przecież u komunistów, a jest u prymasa Wyszyńskiego i to było traktowane właśnie jako niezwykle groźny objaw tego, że Kościół wychodzi szerzej, prawda? Bo celem komunistycznej władzy zawsze, od samego początku, było zamknięcie Kościoła w kruchcie, tak żeby żaden przekaz społeczny nie wychodził poza świątynię, żeby żadne takie elementy myśli niezależnej nie znajdowały się poza tym kręgiem wierzących, którzy w założeniach komunistycznej władzy oczywiście mieli wymrzeć wraz z postępami socjalizmu. To jeszcze, proszę Państwa, każdy, kto pamięta komunizm, kto miał, nie wiem, na przykład kolegów, których rodzice byli, nie wiem, w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mieli jakieś, pracowali na jakimś szczeblu dyrektorskim w różnych miejscach, zakładach pracy, czy byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego, to często było tak, że część moich kolegów z tego okresu na przykład była chrzczona w miejscowościach oddalonych od Warszawy 100 kilometrów w jakichś wioskach, miasteczkach, w tym obwarzanku podwarszawskim, ponieważ rodzice, czy któryś z rodziców, no, nie miał prawa w zasadzie przystąpić progu kościoła. Już nie daj Boże wychowywać, paradoksalnie to powiedziałem, wychowywać dzieci w duchu religijnym. Jeśli jeden z rodziców nie był członkiem partii, no to było to łatwiej, bo można było przerzucić tę odpowiedzialność na mamę lub tatę, ale jak ktoś był pracownikiem, nie wiem, resortu, czy właśnie Wojska Polskiego, czy pełnił jakieś funkcje kierownicze i był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie mógł tego robić. Tak było jeszcze w latach 80. Pewnie pan profesor też zetknął się na przykład z takimi notatkami dotyczącymi już bezpośrednio funkcjonariuszy aparatu represji, czy to SB, czy wywiadu Departamentu Pierwszego, gdzie były czasami takie w teczkach personalnych takie karty dotyczące zgody na ślub, oczywiście ślub cywilny. Pamięta pan profesor na pewno takie adnotacje, że przełożony wydawał zgodę, że kapitan jakiś tam może z, nie wiem, z porucznik z biura B czy z biura paszportów zawrzeć ślub. Tak, zgadza się i to pokazuje, jak daleko
ingerencją w sferę prywatności chcieli dysponować komunistyczni władcy Polski, którzy właśnie uważali nawet, że ślub nie jest prywatną sprawą danego człowieka, szczególnie człowieka, który jest czy to członkiem PZPR, czy to członkiem innych stowarzyszeń i organizacji tworzonych przez komunistyczny aparat władzy, tylko nawet ta sfera całkowicie prywatna podlega ich zarządzeniom. I tutaj tego typu działania, które podejmowali czy to funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, bo tacy byli, czy członkowie partii, którzy brali śluby w tajemnicy, chrzcili dzieci w tajemnicy, to groziło im realnie wydalenie ze służby, groziło im wydalenie z partii. Jest bardzo dużo takich przykładów tak zwanego religianstwa, bo tak ten grzech ze strony przełożonych był oceniany jako religianstwo, czyli sprzeniewierzenie się aparatowi komunistycznej władzy dla właśnie tego zabobonu, który zwalczano, czyli dla kościoła katolickiego. I oczywiście prymas Wyszyński tu też bardzo silnie piętnował i wszelkie tego typu działania, zmuszanie ludzi, którzy powinni mieć autonomiczną możliwość wyboru do nieprzyjmowania sakramentów świętych tylko dlatego, że są członkami partii. Oceniał to jako niezwykle szkodliwe, bo uważał, że wolność religijna należy do praw przyrodzonych każdemu człowiekowi. I oczywiście mowa tu o wolności w wyznawaniu wiary zarówno publicznie, jak i w sferze prywatnej. I co więcej, możliwość jej manifestowania nawet w pracy, co oczywiście z punktu widzenia komunisty było nie do zaakceptowania, bo miał być to świat całkowicie laicki. Więc wszelkie nawiązania do religijności były bardzo silnie zwalczane. Zresztą aktywni katolicy, którzy na przykład byli znani z tego, że są aktywnie działają czy to przy parafiach, czy w rozmaitych duszpasterstwach, w zasadzie nie mogli objąć żadnych kierowniczych stanowisk w ówczesnej administracji publicznej, czy to centralnej, czy na poziomie województwa, bo to po pierwsze należało do tak zwanej nomenklatury, a po drugie każdy objaw religijności był traktowany jako przeszkoda w pełnieniu jakichkolwiek stanowisk kierowniczych. I prymas Wyszyński też się o to upominał, mówiąc jasno o dyskryminacji katolików w życiu publicznym i tej dyskryminacji bardzo aktywnej, bo wszelkie, można powiedzieć, uczestniczenie nawet w cotygodniowym nabożeństwie niedzielnym było już traktowane właśnie jako przejaw religianstwa. Więc mamy tu tą sferę komunizmu, który chce opanować autonomię każdej jednostki, nawet tak prywatną kwestię jak sprawa wiary, mimo że oczywiście w propagandzie deklarowano poszanowanie dla wolności religijnej, co oczywiście nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Panie profesorze, dlaczego dla prymasa Wyszyńskiego tak istotne było coś, co można powiedzieć miało wymiar bardzo indywidualny, czyli właściwa relacja człowieka z Bogiem, mówię tu o ludziach wierzących przede wszystkim, i właściwie funkcjonująca czy działająca rodzina. No przecież realnie można było powiedzieć, znaczy to wynikało trochę z faktu, nawet nie trochę, tylko bardziej też rozumienia pewnego procesu geopolitycznego, który dokonał się po 1945 roku, prawda? Tak, jeśli chodzi o w ogóle rozumienie prymasa Wyszyńskiego kwestii narodu, bo tu jest ta istotna kategoria. Prymas nie mówił o społeczeństwie, nie mówił o obywatelstwie, mówił o narodzie i uważał naród za kategorię najważniejszą, ważniejszą niż inne, które komuniści chcieli wprowadzić, słusznie uważając, że naród jest czymś stałym, a wszelkie struktury państwa czy też organizacje tworzone przez państwo są bytem wtórnym. Więc prymas Wyszyński wyznawał tu ideę, że żeby ktoś był dobrym katolikiem, musi być też dobrym Polakiem, musi realizować obowiązki wynikające z chęci służenia ojczyźnie. Dlatego tak ważne, za tak ważne uważał samodoskonalenie się jednostek i również samodoskonalenie się rodzin. Dlatego jeśli patrzymy na nauczanie całości prymasa Stefana Wyszyńskiego, ten nacisk położony na dokonywanie poprawy we własnym życiu jest traktowany nie tylko jako element realizacji obowiązku religijnego czy obowiązku każdego katolika, ale również działanie na rzecz dobra ojczyzny, bo jeśli naród składa się z lepszych jednostek i z lepszych jednostek tworzących
tą najmniejszą komórkę społeczną, czyli lepszych rodzin, to wtedy ma szansę bycia lepszym narodem. Jeśli tego nie robi, jeśli jest zakłamany, jeśli nie potrafi poradzić sobie z podstawowymi problemami, no to jak ma funkcjonować taki naród? Więc prymas uważał, że doskonalenie się jest kluczem do osiągnięcia sukcesu nie tylko w dziedzinie religijnej, ale również narodowej i że trzeba stale pamiętać o polskiej racji stanu. Bardzo też silnie podkreślał na przykład to, że rangę i rangę bardzo istotną, czyli kwestie problemów demograficznych. Prymas uważał, że kolebki są polską racją stanu, więc wszelkie działania, takie jak propagowanie aborcji na życzenie, oceniał jako niezwykle krytycznie, bo oceniał to jako odpływ sił narodowych, prawda? Więc tu widzimy, że ta koncepcja religijno-patriotyczna była bardzo silnie eksponowana przez kardynała Wyszyńskiego i tak naprawdę był to program nie tylko katolicki, ale również narodowy, no bo zakładał właśnie stały rozwój i doskonalenie się jednostek i rodzin i dbanie również o to życie już poczęte, a jeszcze nienarodzone, właśnie uważając, że aborcja jest wielką zbrodnią na narodzie, nie tylko zbrodnią popełnianą jakby w rodzinie, ale jest również zbrodnią na narodzie, bo im więcej Polaków, tym większa siła narodu, prawda? Więc widzimy tu to nawiązywanie do tych bardzo istotnych kwestii. To kwestia walki o prawa nienarodzonych pojawia się również w cyklu kazań świętokrzyskich. Kazania świętokrzyskie są głoszone, te konferencje są głoszone w okresie, można powiedzieć, względnej liberalizacji systemu komunistycznego, gdzie do władzy dochodzi Edward Gierek, cała ekipa Edwarda Gierka, która raczej była postrzegana jako taka grupa trochę pragmatyków, cyników, ale raczej skupiona na tak zwanej modernizacji, rozwoju kraju. Dlaczego ksiądz prymas czuł potrzebę wtedy wygłoszenia owych konferencji? Po pierwsze dlatego, że ta zmiana, o której pan redaktor mówi, czyli zmiana w kierunku rzekomego pragmatyzmu, odpuszczenia kwestii ideologicznych, była pozorna. Bardzo dobrze widzimy to w zakresie relacji państwo-kościół, gdzie kardynał Wyszyński wprost nazywa tą normalizację pozorną, sfałszowaną i że dobre, miłe słówka mają zastąpić agresywne działania propagandowe, administracyjne poprzedniej ekipy Władysława Gomułki, ale zmieniły się tylko metody, cele pozostawały te same, czyli całkowite wypchnięcie Kościoła ze sfery publicznej, całkowite zamknięcie go w kruchcie i powolne niszczenie jego struktury, bo również trzeba tu podkreślić, że wdrażano nowe metody działalności aparatu bezpieczeństwa. O Departamencie IV i zmianach już powiedzieliśmy, o tej grupie D, ale są to też zmiany w zakresie takich działań destrukcyjnych, jak właśnie organizowanie skłócania duchowieństwa ze sobą, szczególnie tych, którzy pełnili wyższe funkcje w hierarchii kościelnej, więc ta normalizacja relacji z Kościołem była równie fałszywa jak ten zwrot, o którym pan redaktor mówił, czyli zwrot w kierunku niby większego pragmatyzmu. Ten zachodni sznyt Gierka miał pokazywać, że jest on bardziej otwarty na społeczeństwo. Prymas uważał, że to nieprawda, dlatego też te kazania zostały wygłoszone właśnie w połowie lat 70., gdy części społeczeństwa wydawało się, że Gierek jest realną zmianą, że Gierek wprowadzi realne reformy społeczne i rzeczywiście wprowadził zmieniony nieco model gospodarki, szczególnie ściągając inwestycje do państwa perelowskiego, wprowadzając pewne zmiany do gospodarki centralnie planowanej, ale podstawowych kanonów działania państwa komunistycznego nie miał zamiaru zmienić i nie zmieniał, a największy nacisk kładł na propagandę i ogłaszanie, że są konkretne sukcesy tego rządu, tego sposobu myślenia. Więc prymas, widząc to zagrożenie, widząc, że część społeczeństwa ulega tej propagandzie, również dlatego podjął ten cykl kazań, żeby wyjaśnić precyzyjnie, jak powinien funkcjonować człowiek, katolik, osoba wyznająca wiarę w realiach systemu komunistycznego, ale również niekomunistycznego i jak powinny wyglądać te modelowe relacje między Kościołem, narodem, rodziną, a komunistyczną władzą. A czy wspomniał pan profesor o takiej kwestii
w ogóle tą dekadę Gierka określa się mianem takiej małej stabilizacji, pewnego okrzepnięcia już w tym systemie. No system ma już ładnych kilkanaście, dziesiąt w zasadzie lat, to już jest 30 lat. No i pojawia się jeszcze jedna chyba kwestia, która dla księdza prymasa pewnie nie była bez znaczenia, czyli pojawienie się nowego pokolenia, które już było wolne od obciążeń II wojny światowej. Zgadza się, wolno od obciążeń II wojny światowej, nie pamiętało również II Rzeczpospolitej w żaden sposób. Było to pokolenie ludzi, którzy urodzili się już w systemie PRL-owskiej władzy, więc ich sposób patrzenia na rzeczywistość był zupełnie inny. Nie znali, można powiedzieć, Polski wolnej, znali Polskę zawsze w niewoli komunistycznej. I tutaj prymas uważał, że remedium na tego typu aktywność komunistów to organizowanie i położenie dużego nacisku na nauczanie skierowane do młodzieży i studentów. Z tego względu bardzo wiele wystąpień prymasa dotyczy właśnie młodego pokolenia Polaków, była specjalnie do niego kierowana, to nauczanie było specjalnie dobrane. Również kształcono, co należy podkreślić, chociażby w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego, kadrę duchownych, którzy specjalizowali się w docieraniu do młodzieży, którzy potrafili rozmawiać z nimi takim językiem, żeby skutecznie do nich dotrzeć, żeby skutecznie prezentować te kanony myślenia katolickiego. I ta oferta staje się na tyle atrakcyjna, że stopniowo pokonuje tą ofertę ze strony komunistów, bo spada aktywność młodego pokolenia w organizacjach komunistycznej władzy, spada przede wszystkim znaczenie tych struktur w ruchu studenckim, gdzie komuniści stają się coraz mniej popularni, a strona kościelna staje się coraz bardziej popularna. I tu prymas też silnie akcentuje właśnie też dyskryminację i niemożliwość rozwoju człowieka religijnego, bo to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli dyskryminowanie przy obejmowaniu jakichkolwiek stanowisk, dyskryminowanie w całym życiu publicznym katolików. I to też przejawia się właśnie w tym, co prymas mówi do młodzieży, w całym jego nauczaniu w latach 70. I prymas wiedział, że jest tu istotne ryzyko związane z tym, że Gierek jest społecznie popularny i to jest też jeden z elementów wygłaszania tych kazań dotyczących relacji Kościoła, narodu, społeczeństwa, wiernych z komunistyczną władzą, bo widzi, że liczba członków partii rośnie. Paradoksalnie właśnie jest to, że mamy tutaj system, który się niby liberalizuje, a zmusza czy też przekonuje różnymi środkami, by ta partia komunistyczna się powiększała i ona rzeczywiście największy stan personalny osiąga pod koniec rządów Edwarda Gierka, a potem systematycznie ciągle ta liczba spada w dół. I prymas widzi to zagrożenie, reaguje na nie, no bo trzeba podkreślić, że prymas miał na tyle, świetnie orientował się w realiach społeczno-politycznych, że był w stanie im przeciwdziałać, był w stanie tak nakierować nauczanie całego Kościoła, żeby stanowić o wiele atrakcyjniejszą ofertę niż to, co ma do zaoferowania komunistyczny aparat władzy. Na ile, można powiedzieć, odświeżeniem wielkiej nowenny są tezy zawarte w tych kazaniach, a na ile to jest, nie wiem, kontynuacja, aneks do wielkiej nowenny? I przypomnijmy, panie profesorze, czym była wielka nowenna? Jeśli chodzi o to, czym są kazania, kazania są, można powiedzieć, takim dużym streszczeniem całego nauczania społecznego prymasa Wyszyńskiego i te elementy, które pojawiają się w wielkiej nowennie, szczególnie dotyczące troski o kondycję moralną i społeczną narodu, tu również są obecne i można je wyeksponować. Wielka nowenna to był oczywiście program religijno-patriotyczny, który przygotowywał do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski i który trwał od 1957 do 1966 i był takim wstępem, introdukcją do obchodów milenium Chrztu Polski. I ten program oczywiście miał na celu zbudowanie właściwego modelu katolika, takiego, który jest aktywny społecznie i aktywny
społecznie wyznaje swoją wiarę i tu w zasadzie widzimy, że kazania są kontynuacją tego modelu, kontynuacją nacisku położonego na to, żeby katolik był czynnym społecznie obywatelem, który walczy o swoje prawa i wolności nawet w ramach reżimu, który jest wrogi każdej religii. I oczywiście niektóre wątki są bardziej wyeksponowane, widząc właśnie te zagrożenia, o których wcześniej rozmawialiśmy, czyli zagrożenia atrakcyjnością nowego modelu propagandy, nowego sposobu mówienia o laicyzacji, pokazywanego jako coś atrakcyjnego, również co ciekawe z odwoływaniem się do Zachodu, nawet po to sięgano, żeby niszczyć Kościół w Polsce. Więc prymas tu elastycznie reaguje na sytuację, rzecz jasna nie ma co porównywać wielkiego programu, wielkiej nowenny z cyklem pewnych kazań i wystąpień, bo to są zupełnie inne kategorie, ale ten wpływ na społeczeństwo w obu przypadkach był bardzo istotny. Jak czytamy urywki z dziennika prymasa Wyszyńskiego, to widzimy, że każde z tych kazań cieszy się wielką popularnością, taką, że nie ma miejsca w kościele, ludzie są bardzo ściśnięci i prymas to właśnie wymownie komentuje, że te tłumy jasno mówią o tym, że społeczeństwo jest z kościołem. I jeszcze jedna kwestia, która może powinna wypłynąć na samym początku naszej rozmowy, bo dzisiaj o w ogóle systemach politycznych, o systemach władzy, o różnych też okresach historycznych mówi się w taki bardzo, bym powiedział, trochę taki zimny, techniczny sposób, abstrahuje się od opisu w wymiarze takim cywilizacyjnym, czy wręcz duchowym i religijnym różnych systemów władzy. Jak się patrzy na teksty, jak się czyta teksty księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze te przedwojenne, z Ateneum Kapłańskiego, czy pierwsze analizy komunizmu z pierwszego tomu, głównie promemoria, jego osobistych zapisków, to nam pojawia się ten taki rys, można powiedzieć, natury zagrożeń duchowych, religijnych, w ogóle takiego wymiaru cywilizacyjnego. Przypomnijmy, panie profesorze, jakie zagrożenia dla księdza kardynała wiązały się w ogóle z komunizmem? Czym w jego odbiorze, w jego percepcji był w ogóle komunizm jako zjawisko nie tylko ustrojowe, ale też cywilizacyjne? Czy tu trzeba podkreślić, że najważniejszym problemem, jaki prymas widział i najpierw z koncepcją systemu komunistycznego jeszcze przed wojną i później już w okresie powojennym, gdy miał do czynienia z realną praktyką systemu komunistycznej władzy, największym jego zdaniem zagrożeniem był nihilizm społeczny, czyli zagrożenie tą biernością i podatnością na każdy akcent, który komunistyczna władza przedstawi, który będzie mocno w propagandzie eksponowany. To jest pierwsza kwestia. Druga to powszechny zanik wartości. Odwoływanie się do tego, że komunizm był systemem powszechnego kłamstwa, fałszowania rzeczywistości, w przeciwieństwie do religii katolickiej, którą prymas uważał oczywiście za prawdziwą i stanowiącą realnie o wartości każdego człowieka, dającą mu również możliwość rozwoju. No w systemie komunistycznym widział właśnie cywilizacyjne zagrożenie, po pierwsze tym, że społeczeństwa staną się zupełnie bezwolne, staną się elementem, można powiedzieć, maszyny komunistycznej, zostaną wyzbyte również z wartości, nie będą mieli również członkowie takiego społeczeństwa możliwości żadnego rozwoju, bo wszystkie te możliwości będą tłamszone w zarodku, tylko po to, żeby wypełniać elementy funkcjonowania komunistycznego lewiatana. Widzimy tu, że prymas Wyszyński bardzo silnie nawiązuje i do nauczania papieskiego o komunizmie, szczególnie w wystąpieniach z okresu II RP, jak i później do jego realnej praktyki i pokazuje, że to, co komuniści robili, te realne ograniczenia roli społecznej katolików, prowadzą również właśnie do utraty możliwości rozwoju, utraty możliwości samorealizacji przez każdego człowieka i wytrącenia im z ręki możliwości funkcjonowania w innej sferze niż społeczno-polityczna, posiadania własnej indywidualnej tożsamości, bo tu też trzeba podkreślić, że dla prymasa komunizm był gwałtem na duchowej stronie człowieka, na możliwości jego rozwoju pod każdym względem, tym również duchowym i stworzenia takiego modelu bezwolnych jednostek, które są podatne na wszelkie manipulacje ze strony komunistów, są podatni na
ich zaklęcia propagandowe, więc ten akcent prawdy w życiu społecznym tu jest bardzo istotny. Po drugie, wytracenie możliwości rozwoju. Po trzecie, zabicie miłości społecznej, relacji pozytywnych między ludźmi, gdyż komunizmowi w jego przekonaniu zależało na stworzeniu oderwanych od siebie jednostek, które będą realizowały komunistyczne wytyczne bez możliwości odwołania się do kogoś wyżej, do absolutu, do Boga jako podstawowej kategorii istotnej dla katolików. Gdyby pan profesor miał zabawić się trochę w takiego marketingowca, czyli osoby, która staje przed publicznością i ma zachęcić, ma powiedzieć, jakie są pożytki płynące z historii, czy z tej konkretnej historii, tak by pan zachęcił, że warto sięgnąć po lekturę kazań? Myślę, że warto sięgnąć po lekturę kazań świętokrzyskich przede wszystkim dlatego, że jest to realny, całościowy program społeczny, który obejmuje możliwość samorozwoju jednostki, ale i właśnie tworzenia we właściwy sposób rodziny, wykształcania modelu aktywności społecznej, który stanowi o możliwości niezależnego rozwoju intelektualnego, duchowego, osobistego. Jest też właśnie rozwiązaniem wielu trawiących społeczeństwo dzisiaj problemów obojętności na los ojczyzny, obojętności na innych. Przeciwdziała tym właśnie złym tendencjom, które funkcjonują w świecie społecznym, właśnie jak powszechne kłamstwo czy niechęć do wartości moralnych. Tu mamy skoncentrowany, można powiedzieć, przekaz prawdziwie katolicki, który pokazuje, że można żyć inaczej, można żyć w prawdzie, można rozwijać się właśnie i intelektualnie, i duchowo w sposób niezależny, który gwarantuje właśnie katolicka nauka społeczna. Abstrahując na moment od kazań świętokrzyskich i na koniec, pan profesor też jest w komitecie redakcyjnym promemoria, zapisków księdza prymasa, fenomenalnych, cieszących się naprawdę dużym zainteresowaniem. Zresztą to jest dobra też wiadomość, tutaj sobie trochę za kulisami z panem profesorem rozmawialiśmy. Już niedługo prawdopodobnie ukaże się wznowienie pierwszych tomów, które już są nie do kupienia, konkretnie pierwsze dwa czy pierwsze trzy. Ale już niedługo kolejny tom. Który tom, panie profesorze, się ukaże? W najbliższym czasie ukaże się tom 13 Promemoria, zawierający zapiski kardynała Wyszyńskiego z 1965 roku, tego roku kluczowego dla realizacji programu Wielkiej Nowenny, gdzie mamy wielki spór z komunistycznym państwem o orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, czyli ten motyw pojednania z narodem niemieckim, który tak mocno skrzywdził Polskę i Polaków w okresie II wojny światowej. No i właśnie tam możemy przez pryzmat zapisków prymasa Wyszyńskiego zobaczyć, jak wyglądał ten ostatni rok programu Wielkiej Nowenny, no i w jaki sposób prymas odnosił się do tych bezpardonowych ataków ze strony komunistycznej władzy, tych ataków, które miały w założeniu doprowadzić do obniżenia autorytetu społecznego Kościoła, ale dzięki tutaj zjednoczeniu katolików i dzięki szybkim działaniom prymasa Wyszyńskiego nic takiego nie nastąpiło. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Rafał Łatka, historyk, badacz Instytutu Pamięci Narodowej, specjalizujący się przede wszystkim w historii Kościoła w okresie PRL-u, także członek komitetu redakcyjnego wydającego promemoria, osobiste zapiski księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego, no i człowiek, który przywrócił nam bardzo ważną książkę księdza prymasa, czyli książkę Kazania Świętokrzyskie. Zachęcam państwa do lektury, do czytania, do sięgania, w ogóle do czytania dobrych książek i wartościowych i nie tracenia czasu na byle jakie. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.